Państwo. No. Szanowni Państwo, właśnie wziąłem udział w spotkaniu z panem wojewodą, wojewódzkim inspektorem sanitarnym, powiatowym inspektorem sanitarnym oraz szefem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Rozmawialiśmy o sytuacji, jeżeli chodzi o występowanie zakażeń koronawirusem. Jak już wszyscy wiedzą, jest tutaj w tym województwie stwierdzony dzisiaj jeden przypadek zachorowania. Na szczęście pani, która zakaziła się wirusem, no jadąc autobusem z chorym, z pacjentem numer 0, czyli tym pierwszym wykrytym przypadkiem, który przybył do Polski z Niemiec. Pani była w tym samym autobusie i wszyscy, którzy tym autobusem jechali i byli z tego województwa, zostali od razu ustaleni, zostali skierowani do szpitala na oddział zakaźny profilaktycznie na wszelki wypadek, po to, żeby właśnie tam dokonać badań. Ta pani w trakcie zagorączkowała i była duża obawa, o tym mi mówiono rano, że ten koronawirus może zostać u niej właśnie wykryty. No niestety został wykryty, w związku z czym jest jedna chora. U pozostałych osób w szpitalu, które znajdowały się, to jest szpital w Ostródzie, który jest specjalnie dedykowany przez władze wojewódzkie właśnie do tego, aby tam przyjmować chorych, u których występuje prawdopodobieństwo i objawy, plus oczywiście chorych, którzy są zakażeni. Ta pani przebywa w tej chwili w tym szpitalu. U pozostałych przebywających w tym szpitalu tego koronawirusa nie stwierdzono. No ale ten jeden przypadek jest, a badania co do kilku osób jeszcze w tej chwili trwają, jeszcze nie ma wyników. Więc no niestety wykryto także przypadki, dwa w Szczecinie i jeden we Wrocławiu, to wszystko dzisiaj. Ten przypadek wrocławski prawdopodobnie, z tego co mówił mi pan minister zdrowia Łukasz Szumowski, to jest pacjent, który był w Wielkiej Brytanii. Natomiast te dwa przypadki ze Szczecina to są osoby, które przebywały we Włoszech, więc no jak widać, kolejne przypadki zakażenia koronawirusem występują, ale chcę zaznaczyć, że służby działają w sposób odpowiedzialny, dobry i zgodnie z procedurami. Te osoby są natychmiast hospitalizowane, wszystkie procedury działają. Ja tylko proszę jeszcze raz wszystkich, którzy źle się czują, którzy mają objawy grypy, aby przede wszystkim kontaktowali się telefonicznie, aby nie szli tam, gdzie są duże zbiorowiska ludzkie, bo to wywołuje od razu problem, tylko żeby starali się w jak największej izolacji dowiedzieć się, co mają zrobić. O tym informują i stacje sanitarno i epidemiologiczne. Są też infolinie pouruchamiane. Można się dowiedzieć pod numerem 112 również, jak postępować. Bardzo łatwo jest ustalić, każdy, kto ma dostęp do internetu, ustalić, gdzie taką informację można zdobyć. Taką linię informacyjną miało też uruchomić PZU, więc bardzo bym prosił w pierwszej kolejności starać się, czy to w kontakcie ze stacją, czy jakikolwiek inny sposób, w kontakcie osobistym z lekarzem, bo przecież mamy swoich lekarzy, mamy znajomych, żeby tą informację uzyskać, skonsultować się, nie iść w skupiska ludzkie, jeżeli się źle czujemy, jeżeli odczuwamy objawy grypy, gorączkujemy, kaszlemy. Bardzo proszę, żeby w taką ostrożność elementarną wykazać, a wszystkich generalnie proszę o to, żeby myć ręce. Jak Państwo wracacie z pracy, ze szkoły, ze sklepu, z różnych miejsc, w których jesteście, w których stykacie się z ludźmi, proszę bardzo, żebyście przed nawet przywitaniem się z domownikami umyli ręce. Częste mycie rąk w ogromnym stopniu zapobiega zakażeniu. Starać się też w miarę możliwości, ja wiem, że to jest bardzo trudne, kiedy nie mamy tych rąk umytych, nie mamy tych rąk zdezynfekowanych, nie jak najmniej zbliżać ręce do twarzy, tak żeby prawdopodobieństwo wniknięcia tego wirusa było jak najmniejsze. To są takie podstawowe środki ostrożności, ale jeszcze raz apeluję o spokój i po prostu o elementarną higienę. Na razie nie ma żadnej poważnej sytuacji. Tych zachorowań póki co, jak na skalę naszego kraju i 38-milionowe społeczeństwo, jest niewiele, jest ich 5, więc to nie jest dużo. Jeżeli będziemy działali rozważnie, jeżeli będziemy działali rozsądnie, mam nadzieję, że uda nam się uniknąć poważnego rozprzestrzenienia się tej choroby. Tylko trzeba trochę dyscypliny i trzeba trochę ostrożności i o to Państwa proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę.